Cię poprowadzę, nie załóż. Do auta. Ale do auta, nie? Nie możesz iść do auta nawet. Zakładaj opaskę. Ale nie mogę w aucie jej założyć? Nie. Powoli. Nie możesz odwiedzić, w jakim kierunku tutaj? No spokojnie, dobrze no ci dobra, prowadzę. Ja pamiętam, gdzie jest wyjście. Przecież Wiktorii auto stało tuż obok. Nie, pewnym krokiem. Idź do przodu pewnym krokiem, Paweł. Dobra, wy mnie gdzieś indziej zabieracie, nie zabieracie mnie do Wiktorii auta. Zabieramy się do Wiktorii auta. Co ty robisz, ty? Upewniam się, czy to polówka. Co ty robisz? Tak, to jest polówka. Czuję po fotelach. Wiktoria, weź się odezwij. Wiktoria, odezwij się. Jak słyszycie, a w sumie to nie słyszycie, postanowiliśmy wspólnie, że nie będziemy się odzywać i specjalnie wsiądziemy i wysiądziemy z auta, żeby miał wrażenie, że ktoś inny z nim jedzie, a nie my. Ty, nie szalej tak tą polówką. Kto to wsiadł? Kto to wsiadł? Czemu ty jesteś taki duży? Nie dotykaj mnie, gościu. Nie, to nie ty, ktoś duży tu wsiadł. Ja czuję, jak mnie pcha. Możesz się odezwać? Próbuję po wechu wyczuć, nie będę po twarzy kogoś dotykał, nie? No i Paweł był niepewny, dopóki Max nie zrobił tego. Maksiu! Nie wyszło ci. Ja nie wiedziałem, kochanie, że tak potrafisz jeździć szybko. Nie, ale powiem wam szczerze, tak całkowicie szczerze, wprowadziliście mnie w taki klimat, że zacząłem się trochę stresować. Fajnie, podoba mi się.